We wtorek odbyły się uroczystości pogrzebowe radnego Zdzisława Koncewicza. W żałobnej mszy uczestniczyli suwalscy radni, władze Suwałk, związkowcy. Zdzisław Koncewicz zmarł w wieku niespełna 57 lat. Był twórcą organizacji związkowych w wielu suwalskich zakładach pracy. Od wielu lat działał w NSZZ Solidarność. Cieszył się ogromnym zaufaniem społecznym. Obecna kadencja była już jego piątą z kolei. W Radzie należał do Klubu Prawa i Sprawiedliwości. Szefował także Komisji Strategii i Rozwoju. Trudno mówić w inny sposób niż pozytywny, ale nie dlatego, że tak wypada, tylko to są fakty. To nasz dobry, sprawdzony, skuteczny radny. Dla wielu osób kolega, dla kolejnych przyjaciel, bardzo wartościowa osoba, tylko 5 radnych ma taki staż w ciągu 30 lat. Staż 5 kadencji, bo 5. kadencja została rozpoczęta przed rokiem. Radny, który miał dar, tak to nazwę, tak to ujmę, dobrej komunikacji, używania zwięzłego języka konkretu, czy w odniesieniu do mieszkańców, do petentów, którzy przybywali licznie. Jako przewodniczący często też miałem pytanie, kiedy pan Zdzisław Koncewicz przyjmuje, bo konkretnie chcieli do niego pójść z wizytą o poradę, o pomoc, o wsparcie, ale również radnego, który używał tego języka otwartego w naszych kontaktach wewnętrznych, a tych uzgodnień radni mają dużo, zwłaszcza przed rokiem, kiedy porządkowaliśmy układ władzy w Radzie Miejskiej, kiedy dopinaliśmy te szczegóły. Pamiętamy, że władza jest podzielona, że nie ma tutaj jakiejś przewagi, żadnego z ugrupowań, wszystkie są reprezentowane. Zdzisław był człowiekiem kompromisu, człowiekiem rozmowy, człowiekiem dialogu, osobą, która była przydatna w wielu trudnych sprawach. Bardzo często to też zadawał mi pytanie, bo miałem doskonałą relację i przez te wszystkie 17 lat znaliśmy się. Znaliśmy się od 25 lat, jeszcze w czasach jego działalności społecznej, zakładowej, gdzie pracował. To chcę powiedzieć, bardzo często zadawał pytanie, a co ludzie powiedzą, jak się zachowają mieszkańcy na to, czyli bardzo brał pod uwagę opinię tychże mieszkańców. Dodam, był osobą bardzo punktualną, gdzie wczoraj nawet o tym miałem okazję wspomnieć. Po prostu się nie spóźniał. Spóźnił się raz na komisję, kiedy już był w szpitalu, co było sygnałem, że coś się zadziało niewłaściwego. Dlatego powiem tak, wypełnić lukę tutaj w sali obrad, gdzie dzisiaj leży róża i stoi zdjęcie świętej pamięci Zdzisława Koncewicza, będzie bardzo trudno. Jeszcze trudniej w przestrzeni miejskiej wśród osób, z którymi on współpracował i my współpracowaliśmy. Powiem żegnaj Zdzisławie, ale żegnaj fizycznie, natomiast w pamięci pozostajesz nam wszystkim bez wątpienia, bo jest to strata bardzo wartościowej osoby i po raz pierwszy w historii 30 lat samorządu żegnamy osobę funkcyjną na stanowisku, czyli w czasie pracy, co się po prostu nie zdarzało. No może zacznę od tego, jaki był kolegą, bo przyjaźniliśmy się zresztą jak z większością członków tutaj naszego klubu. Zdzisław pozostawał w bliskich kontaktach, takich i koleżeńskich, i przyjacielskich. No był wspaniałym kolegą, doskonale się z nim współpracowało. Jeśli chodzi zaś o jego działalność, no zarówno związkową, jak i samorządową, no to był niezwykle aktywny. Działał na wielu polach. No przede wszystkim spotykał się z takimi zwykłymi ludźmi i o nich najbardziej dbał, o ich potrzeby zabiegał. Myślę, że to on to po prostu czuł, tym żył i to wynikało z dobroci jego serca. Na środowym posiedzeniu Rady Miejskiej gremium to pożegnało kolegę samorządowca minutą ciszy.